Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest profesor Mirosław Filipowicz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym chciałem porozmawiać, no właśnie, o muzyce klasycznej, muzykach w czasach III Rzeszy. Nie przeczę, że zainspirowała mnie tutaj rozmowa, którą miałeś jakiś czas temu na temat, no właśnie, losu i sytuacji muzyków w Rosji sowieckiej. No nie tylko chodziło o Szostakowicza, ale także pozostałych wykonawców. Tak, ja się bardzo ucieszyłem z tej okazji, bo Państwo nie musicie tego wiedzieć, ale z Robertem znamy się od studiów. On był troszeczkę niżej i wtedy już żeśmy o muzyce sporo rozmawiali. No przyznam się, że pewnego rodzaju skłonność do muzyki klasycznej we mnie została, ale daleko mi do znawstwa Twojego. Ach, natomiast no właśnie ten temat dotyczący świata niemieckiego jest mi jakoś tam bliski, ale pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać, to no właśnie, czy muzyka klasyczna, która często się kojarzy wielu ludziom dzisiaj szczególnie jako pewnym no takim niszowym fragmentem kultury współczesnej, prawda? Kiedyś tak nie było, ale właśnie, czy to była ta sfera kultury, która odgrywała jakąś istotną rolę właśnie dla nazistów? No, mam oczywiście skojarzenia związane z miłością i atencją Hitlera do twórczości Wagnera, ale też i są przecież znane już pierwsze represje, jakie spotkały wielu muzyków, prawda? Oczywiście. Po przejęciu władzy przez faszystów. Oczywiście. To odpowiedź będzie dość skomplikowana, jak sądzę. Dlatego, że po pierwsze, to nie był tylko Wagner. Przykładowo, Führer żył też w wielkim uwielbieniu dla Antona Brucknera, austriacki kompozytor, symfonik z końca, z drugiej połowy XIX wieku, przedstawiany jako właśnie taki kontynuator Wagnera, chociaż to nie była nijak prawda, w opozycji do postklasycystycznego Brahmsa, powiedzmy. Otóż przecież to Adagio, wolną część z siódmej symfonii nadała radiostacja berlińska tuż po komunikacie o śmierci Führera. Z siódmej symfonii Brucknera. Nie Wagner, prawda? Nie Wagner. Ja nawet mam to nagranie. To ocalała z niego tylko jedna część. Dlatego, że nagranie dokonano pod kierunkiem Furtwänglera i gdy już Führer odszedł, był z tego świata, Furtwänglerowi nie pozwolono na dokończenie tej płyty, bo ona była zhańbiona owym użyciem, ta jedna część. Wydali to potem, wydali to potem w Kalifornii jako osobną edycję. To bardzo, bardzo jest ciekawa i rzadka rzecz. Oczywiście przepięknie zagrana. Teraz wracając do pytania. Wydaje mi się, że w ogóle w kulturze niemieckiej, od powiedzmy zwłaszcza XIX wieku, w tej kulturze mieszczańskiej, muzyka odgrywa olbrzymią rolę. I Führer to jest dość krótki epizod niemieckiej historii jednak. Więc Führer przejmuje całe dziedzictwo owej wielkiej niemieckiej kultury, wykluczając jedynie troszkę w sensie kompozytorów. No Mendelssohn oczywiście przestaje być popularny, ale też to, co oni nazywali Entartete Musik. Czyli nie chodzi tylko o muzyków żydowskiego pochodzenia, nie, tylko coś więcej. Chodzi o to, o co również i Stalin prześladował, za co również i Stalin prześladował muzyków, to znaczy o przesadny formalizm, jak to wtedy określano. To nic nie znaczy, to po prostu szukanie jakiejś formy. Oni oczywiście na siłę doszukiwali się żydowskich przodków. Powiedzmy, Schönberg był atakowany jako twórca muzyki atonalnej, a przecież w gruncie rzeczy jego żydowskość to jest dość odległa sprawa. On był katolikiem, spokojnie już dawno ochrzczonym, cała rodzina. On wrócił potem do żydowskości. To jest inna sprawa. Natomiast no właśnie Wagner, tak. I rola, że tak powiem, muzyki wagnerowskiej, szczególnie jeśli chodzi oczywiście o relacje Hitlera do rodziny. Tak. No i oczywiście Bayreuth jako oczywiście, mekka Bayreuth, muzyki. Tak, tak. No właśnie tutaj ta magia Wagnera, która poniekąd była dość naturalna dla mitologii III Rzeszy, prawda? Bo była mitologią germańską, przynajmniej jeśli chodzi o pierścień Nibelungu. A fakt dość etnicznego skomplikowania rodziny Wagnera, prawda? Przecież córka Lista była matką jego dzieci. To jest coś, co w kulturze niemieckiej jest trochę schowane w cień, ale też trzeba pamiętać, że zwłaszcza Winifred, czyli córka Cosimy,
jeśli dobrze liczę, ona była zdeklarowaną entuzjastką Führera i nawet do samej śmierci. Ja żyła bardzo długo, żyła w takim kulcie Führera, o którym złego słowa powiedzieć nie pozwalała. Hitler bywał już w rodzinie, u rodziny Wagnera jeszcze przed przejęciem władzy. Tak, absolutnie tak, absolutnie tak. I to jest ciekawe też, bo owa Winifred była matką potem Wilanda Wagnera. Klemperer, wielki emigrant niemiecki, dyrygent, Żyd z pochodzenia oczywiście, był człowiekiem dowcipnym i młodego Wilanda pytał, no to jak się siedziało na kolanach u Führera? Taki miły początek rozmowy, prawda? To, no tak. Więc oczywiście Bayreuth było takim ośrodkiem. I rzecz jasna tam dyrygowali do pewnego czasu też nie aryjscy dyrygenci, ale potem rzecz jasna po ustawach norymberskich to już nie było możliwe, a nawet i wcześniej oni nie byli tam mile widziani. Czy mnie zaskoczyło to, że te pierwsze uderzenia w kierunku właśnie muzyków i to wybitnych muzyków tak. pochodzenia żydowskiego w muzyce klasycznej to szybko nastąpiły, bo wspomniałeś tak. o Klempererze, tak. którego wypchnięto z Niemiec 3 miesiące po objęciu tak. władzy przez Hitlera. I notabene to było na jego szczęście, dlatego że akurat w tym przypadku naciści uratowali mu życie. Rzecz polegała na tym, że on miał wtedy raka mózgu, o czym ale nie wiedział. Miał? Tak, o czym nie wiedział. Wtedy jeszcze nie wiedział. I wyjechał do Kalifornii, gdzie szanse medyczne były znacznie większe i on faktycznie ocalał. Lekki paraliż, powiedzmy mówił do końca życia już niewyraźnie. Połowa twarzy była lekko sparaliżowana. Poza tym całe życie cierpiał na chorobę maniakalno-depresyjną i były rozmaite przezabawne incydenty. Dla nas przezabawne, niekoniecznie dla niego i niekoniecznie dla jego towarzyszy życia wtedy. Prawda? To jest piękne zdjęcie Klemperera aresztowanego przez policję w Los Angeles. W oskarżeniu jakiś rodzaj molestowania, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Kogoś tam ścigał przesadnie. No. Potrafił, nie wiem, w pościgu za śpiewaczką wtargnąć do damskiej toalety. Też po wojnie, jak był już dyrektorem przez krótki czas, szefem orkiestry opery w Budapeszcie. To do 1948 chyba to trwało, jeśli dobrze pamiętam. Miał tam miejsce incydent, no zupełnie jak z powieści jakiejś południowoeuropejskiej. Mianowicie zazdrosny mąż wybatorzył Klemperera w trakcie przedstawienia. Podszedł z batem i go wybatorzył publicznie, tak. Tylko dlatego, że tamten ostentacyjnie zdradzał, znaczy chadzał z jego żoną. Ale faktem jest, że jego ekscesy obyczajowe no, nie umniejszają jednak wielkości tego. Nie. To jest oczywiście... poważnie utrudniły mu karierę. Utrudniły mu karierę. Oczywiście, przez całe lato. Przecież on pierwszy poważny kontrakt, jaki Klemperer miał po emigracji, to był już inny Klemperer notabene niż ten, którego można by znać z czasów przed, powiedzmy z czasów weimarskich. Pierwszy poważny kontrakt był z orkiestrą Filharmonia. To znaczy z Walter Legge i Elisabeth Schwarzkopf. To była jakaś prywatna chyba... To była prywatna orkiestra. Tak? Schwarzkopf żartowała, że żeby mieć tę orkiestrę, musiała sprzedać wszystkie rodzinne klejnoty. No ale tak naprawdę pieniądze dał jej mąż Walter Legge. To była prywatna orkiestra. Oni potem się pokłócili z tymi muzykami. Ta orkiestra przestała być orkiestrą Legge i zmieniła nazwę na New Philharmonia. Klemperer dalej dyrygował również New Philharmonia. Znaczy, ja kojarzę Klemperera z chyba wykonaniem opery oczywiście Mozarta, Czardziejski Flet, chyba uchodzi za klasę, późne, to jest późne, najważniejsze. Tak, to jest późne wykonanie, niestety bez dialogów i to jest poważne obciążenie tego, ale muzycznie to jest jedno z najbardziej wspaniałych wykonań, jakie usłyszałem w życiu i tam jest oczywiście cudowny debiut Lucii Pop, słowackiej śpiewaczki wspaniałej, już nieżyjącej, z jej Królową Nocy, po prostu niezrównaną. To jest niesłychane, jak czysto ona śpiewa. Ale to nie tylko Klemperer padł ofiarą, że tak powiem, pierwszych represji w tym czasie, ale też Bruno Walter, prawda? Oczywiście. Wiedeński dyrygent, znakomicie ustawiony tam w Wiedniu i też zmuszony do wyjazdu. Notabene nie tylko Żydzi byli zmuszeni do emigracji. Tam jeszcze ze znanych dyrygentów, którzy musieli emigrować, Oskar Sztidri, akurat do Związku Radzieckiego też uciekł młody Kurt Sanderling, pochodzący gdzieś z Warmii, jeśli dobrze pamiętam.
szukający schronienia w Związku Radzieckim i znalazł tam to schronienie i był asystentem Jewgenija Mrawińskiego przez długie lata. Potem wrócił, ale już do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, taki dostojny, dystyngowany starszy pan, i on dożył jakoś setki, a jego paru synów jest teraz znanymi dyrygentami. To też ciekawe. Tak, tak. Ale tak wracając do Bruno Waltera, to właśnie niedawno dopiero, przy okazji filmu o Bernsteinie, tak, zorientowałem się, że Bernstein zawdzięcza mu karierę, w takim cudzysłowie, że ten pierwszy występ, który, na którym on sobie zrobił nazwisko, wziął się z tego, że Walter już w Nowym Jorku dyrygując zachorował, tak, i w zastępstwie pojawił się... No Walter był już wtedy bardzo stary oczywiście. No, i też, prawdę mówiąc, tak naprawdę Bernstein zawdzięcza swą wielką karierę raczej innemu człowiekowi. To w filmie nie wybrzmiało wystarczająco. To znaczy Grekowi Dmitrowi Mitropoulosowi. Mitropoulos był absolutnie jego propagatorem, był jego patronem. I notabene Bernstein robił rzecz brzydką, bo sam będąc gejem ukrytym, donosił do dziennikarzy amerykańskich na to, że Mitropoulos jest gejem. A Mitropoulos był owszem gejem, ale nie praktykującym. Ale ciekawe, że ten był ascetą właściwie. Żal, że ten wątek ominięto, bo to jest postać dość skomplikowana, ten Bernstein. Oj, absolutnie tak. Więc absolutnie. Ciekawy wątek. Ogromnie sympatyczny, a jednocześnie robiący wszystko dla kariery. Mitropoulos był z kolei człowiekiem właściwie prawie świętym. To był dyrygent niesłychany, poważny, oddany sztuce i właściwie asceta życiowy. Okay. Alpinista trochę, prawda? Ale tak, gdzieś stanął na drodze karierze wielkiego Bernsteina, jak rozumiem. Raczej odwrotnie, to znaczy on pomógł Bernsteinowi, tak, tyle że on był szefem Nowojorczyków i nie był jeszcze bardzo stary. I jeden z krytyków, trochę inspirowany przez Bernsteina, tak judził na niego, że ten po prostu nie wytrzymał, umarł na serce. Bernstein miał otwartą drogę do szefostwa Orkiestry Nowojorskiej. Wracając do sytuacji w Niemczech, to ja spotkałem się jeszcze z takim określeniem poza tą entarnte musik, prawda, czyli tą zdegenerowaną muzyką jako zarzutem stawianym kompozytorom, ale też wykonawcom, to pojawiło się sformułowanie, no powiem szczerze, naprawdę już, ale nie, no typowe dla propagandy faszystowskiej, mianowicie kulturowy bolszewik. Między innymi tym określeniem, że tak powiem, stygmatyzowano chociażby Klemperera. No, dość tak, zabawne. Tak. On, notabene to nie aż tak bardzo, aha, dlatego że on był wtedy zupełnie innym Klempererem niż ten, którego słyszałeś z późnych nagrań. Okay. Późny Klemperer to jest niesłychana dostojność. To jest bardzo zwykle wolne tempo, chociaż nie zawsze. To jest bardzo silnie wybijany rytm. A jednocześnie to jest no, taki granitowy właściwie, pomnikowy człowiek. Ten młody Klemperer, którego trochę nagrań jest jeszcze, to jest zupełnie kto inny. To jest wulkan energii. To jest człowiek niesłychanie progresywny. To jest człowiek wystawiający mnóstwo nowej muzyki. On mógł w ustach nazistów być określany właśnie jako taki kulturowy bolszewik i to było mniej dziwne niż nam się wydaje. Tak. Ale to, co mnie zaskoczyło, to właśnie to, że te takie bezwzględne represje, bezwzględne eliminowanie naprawdę postaci prominentnych pochodzenia żydowskiego odbywało się już u początku władzy władztwa hitlerowskiego, kiedy tak. Jeszcze nie mieli orientacji, tak. Ale pewnym wykonawcą, nazwijmy to w tej lżejszej odmianie muzycznej, no pozwolono jeszcze po 2-3 lata występować. Na przykład Comedian Harmonist, jest taka grupa rewelersów, świetnie znana w Europie. To taki odpowiednik jakby polskiego Hurudana, którego już w Polsce nikt nie pamięta i oni byli lokalni. No ja pamiętam. Okej, ale prawie nikt nie pamięta. W wieku matyzowym, tak. Ale trzeba powiedzieć wprost, że Hurudana jest to nasze nadwiślańskie, że tak powiem, fenomen rewelersów. Natomiast Comedian Harmonist zrobili wielką karierę europejską. Aha. I okazuje się, że do nich dobrali się naziści dopiero 2 lata później. No cóż, jeśli prześledzić karierę nazistowską Jana Kiepury, to też mamy, prawda, u doktora Goebbelsa liczne zachwyty w dziennikach nad nim, ale potem ten zachwyt jakby trochę maleje i wreszcie w 1937 roku jeden z ostatnich zapisów, to jest już pełny zniesmaczenia. Goebbels po jakimś występie, jakiejś operetce zaśpiewanej przez Martę Egert i Kiepurę mówi, no trzeba by go wreszcie odsunąć. To chyba znalazł jakiś pretekst związany z tym, że mama chyba. Chyba tak.
tak, ale to późno do nich dotarło, zdaje się. Wcześniej Goebbels zachwyca się Kiepurą. On jest dla niego ideałem niemieckiego tenora. Myślę, dla wielu naszych widzów czy słuchaczy to będzie nowością fakt, że wielką europejską karierę to Kiepura właśnie wykonał w Austrii i w Niemczech. Oczywiście, że tak. Więcej, taka, no, powiedziałbym dzisiaj dość infantylnie brzmiąca piosenka Brunetki, blondynki, my wszystkie was dziewczynki, całować chcę, coś takiego. Oczywiście to było po niemiecku. To jest niemiecki przebór. Oczywiście, oczywiście tak. On to wykonywał po niemiecku, o blond ubrał Schliebare Frau. To jest oryginał, a potem dopiero jest tłumaczenie i wykonanie polskie. Po wojnie tam wolano pewne aspekty popularności Kiepury nieco przyciemnić. Dokopałem się jeszcze pewnej ciekawej informacji, bo on oczywiście wyemigrował ostatecznie do Stanów, prawda? Gdzieś tam po całym świecie występował, był bardzo znany, ale po wojnie miał dalej jeszcze jeden występ filmowy, właśnie w takim dziele, nazwijmy to lekkiej muzy. Dzieło filmowe było nakręcone w 1952 roku, gdzie? W RFN-ie. Wow. Nazwisko Kiepura, Jegert, wiem, że jest do dzisiaj znane. Przyciągało, oczywiście, że i to tak. Też do tej pory jest jak absolutnie rozpoznawalne. Oczywiście. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto pamiętać przy okazji emigracji muzyków. Otóż nie tylko Żydzi wyjeżdżali. Wyjeżdżali też zdeklarowani antyfaszyści. Ja przytoczę jedno nazwisko, ale za to prominentne. Erich Kleiber. Wielki Erich Kleiber, absolutnie stosownie aryjskiego pochodzenia, tyle, że zdeklarowany przeciwnik Führera. I on się z tym nie krył, prawda? On się z tym nie krył, on wyjechał. Tak, on wyjechał. Notabene na emigracji już urodził się jego syn, Carlos. Były oczywiście pogłoski, że on nie jest synem Ericha Kleibera. Faktycznie on nie był do ojca podobny z wyglądu. Natomiast był niepokojąco podobny do Albana Berga. Czy to jest czysty przypadek, to jakby trudno tutaj mówić. No w każdym razie Erich robił wszystko, żeby Carlos Kleiber nie kontynuował muzycznej kariery rodzinnej. Bardzo nieskutecznie. Syn występował pod pseudonimem, zatajał przed ojcem. Oficjalnie robił studia chemiczne w Szwajcarii, żeby zadowolić tatusia. Potem się okazało, ja porównywałem nagrania Ericha Kleibera i Carlosa. On używał partytur ojca z wszystkimi adnotacjami. Te same tempa, te same dynamiczne jakieś tam uwagi, tak, więc umarli nawet w ten sam sposób, podcięli sobie żyły obaj. Carlosem nie była taka sytuacja, tylko proszę sprostuj, jeśli nie mam racji, pomyliłem sekund dyrygentów, ale tak. Że bardzo wiele lat żadnych nagrań nie było publikowanych. Tak, to znaczy on nie lubił nagrywać. Karajan żartował, że Carlos Kleiber to wspaniały dyrygent, tylko on nagrywa wyłącznie wtedy, kiedy ma pustą lodówkę. Ale to chyba dopiero się zaczęło pojawiać po jego śmierci, te nagrania gdzieś bardziej dostępne. Nie. A był nie. On za życia wydawał, tylko że był trudny. Okay. Powiedzmy sobie, nagranie Tristana, jedno z ostatnich, chyba ostatnie jego studyjne nagranie, trwało długo. On to nagrywał w Dreźnie, trwało długo i zostało zerwane przez Carlosa Kleibera. A ukazało się jedynie dzięki temu, że wszystkie nagrania wcześniej z prób były właściwie gotowe i były kompletnymi dziełami. I to wydano, prawda? Natomiast powiedzmy jego Trawiata wyszła za życia, znakomita z Ilana Kotrubas i z Domingo. A oczywiście legendarne nagranie 5. i 7. Symfonii Beethovena, zwłaszcza 5. ta elektrycznie brzmiąca, niesłychanie ekscytująca rzecz. Oczywiście Freischütz też. No i oczywiście 4. Symfonia Brahmsa jak najbardziej. Ale też parę koncertów noworocznych. On dwukrotnie dyrygował, oba te koncerty zrobiły furorę, bo on był właściwie magikiem. Patrzenie na Carlosa Kleibera było czystą przyjemnością. To czasami niektórzy, że tak powiem, dyrygenci potrafią być niezwykle sceniczni. Tak. No on nawet się nie musiał starać. On po prostu jednym ruchem palca i jednym mrugnięciem oka miał orkiestrę. No to rzeczywiście. To jest niebywałe. To warto zobaczyć. I teraz a propos tych emigrantów. Też ludzie Zachodu stopniowo dopiero przestawali przyjeżdżać do Niemiec. Znaczy, jak ja rozumiem, to chyba do 37 czy 8 roku. Do 38 gdzieś. Bycie, że tak powiem, kimś, kto występuje, czy nie było obciążające. Znaczy, dla niektórych było, dla niektórych nie było. Toscanini nie wystąpiłby. Toscanini przestał w Austrii występować w 38 po Anschlussie, ale w Niemczech wcześniej.
Natomiast... Czy to też, czy on miał pochodzenie żydowskie? Nie. Nie, proszę Boże, on był po prostu zdeklarowanym antyfaszystą. Jasne. Plus on również we Włoszech był antyfaszystą. No, no tak. Więc to prawda. No na przykład kto został rejestrowany jako dość późno jeszcze przyjeżdżający? Sir Thomas Beecham. Jest nagranie Zauberflöte Beechama z 1938 roku z Berlina. Tam notabene w chórze śpiewa młoda Elisabeth Schwarzkopf. To nie jest ujęta, ale to skądinąd wiemy, że ona wtedy debiutowała. Od czegoś trzeba zacząć. No tak. Też zawsze dbała o jakość chórów. Potem szef tych chórów przy Legę, Wilhelm Pitz, był znakomitym mistrzem, trzymał zawsze chóry w znakomitej kondycji. Więc Beecham jeszcze wtedy żartował, bo Führer bywał na jego koncertach, że stary cap zdaje się słuchać, obserwując Führera gdzieś tak kątem oka. No, Sir Thomas potrafił być trochę złośliwy. Ale chyba w tym czasie raczej w rozmowie z przyjaciółmi. O tak, tak. To znaczy to z przyjaciółmi. Po prostu rzucał gdzieś tam sobie. No, nie miał niemieckiego paszportu, mógł sobie pozwolić. Ale myślę, jeszcze wracając do muzyków, którzy postanowili się rozstać z tym krajem, to takie nazwisko chciałbym, żebyś przybliżył nam jeszcze. Chodziło oczywiście o pianistę, Paula Wittgensteina. Tak, też ciekawa postać. Raczej z kultury austriackiej niż z niemieckiej, ale nieważne. Pianista, którego spotkało wielkie nieszczęście. Oczywiście nie będę mówił o jego rodzinie, to jest znana sprawa, brat, znany filozof. To nieszczęście polegało na tym, że on w pierwszej wojnie stracił rękę. I właściwie będąc leworęcznym pianistą tylko, miał jedną rękę, miał niezwykle ograniczony repertuar. I otóż grupa kompozytorów postanowiła mu pomóc. I kompozytorzy klasy Sergiusza Prokofiewa, czy Maurycego Ravela zwłaszcza, prawda, piszą koncerty na lewą rękę, bądź piszą muzykę właśnie na jedną rękę. Benjamin Britten również. Tutaj należy Paul Hindemith również. I co robi ten okropny... A, czyli Britena utwór, to tak, też został tak, dla tak, dla David Steina, oczywiście. Cała Europa wtedy w Solidarności próbuje mu pomóc. No i co on robi? On odmawia wykonania tych arcydzieł, mówiąc, że on ich nie rozumie. Przynajmniej czwarty koncert Prokofiewa, on nigdy nie zagrał go. Natomiast jeden z tych utworów, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie Hindemitha, chociaż pewności nie mam, odkryto wiele lat po śmierci. Wdowa znalazła gdzieś, bo on odesłał Wittgenstein. Czyli beneficjentem tych utworów stał się inny pianista, mianowicie Leon Fleischer, prawda? Tak, to znaczy właśnie, to znaczy trochę inną, bo Fleischer odzyskał władzę w ręce. To był tylko rodzaj jakby paraliżu jakiegoś czasowego. I też dziwna historia bardzo. Nie on jeden miał ten problem. No, w każdym razie są nagrania późnego Fleischera już na dwie ręce grającego i znakomicie. Pianista, który debiutował cudownie przy George'u Zellu, prawda, cyklem koncertów Beethovena. Też wspaniałe nagranie koncertów Griega i Schumana z tego czasu. A potem nagle zaczyna grać tylko jedną ręką. Na szczęście repertuar był już gotowy dla... Tak, to, no, też ograniczony, rzecz jasna. No i potem na szczęście właśnie w ostatnich latach wraca ta władza. Jest kwintet Brahmsa z ostatnich nagrań Fleischera. Przepięknie grany już na dwie ręce. Natomiast co do samego Wittgensteina, z tego co ja wiem, to on się zdecydował, że tak powiem, wyjechać z Niemiec, wiadomych tak, powodów. Tak. Ale ciekawe, że pozostała część jego rodziny, poza bratem, który oczywiście już dawno był w Wielkiej Brytanii uznanym filozofem, to pozostała rodzina, mimo swoich żydowskich korzeni, została w Austrii. Tylko z tego, co ja wyłapałem, to zostali nawet nie dlatego, że oczywiście pradziadek przeszedł do protestantyzmu, ojciec na katolicyzm. No to nie wystarczyło. Nie wystarczyło. Trzeba było jeszcze zapłacić 1 600 000 franków szwajcarskich Niemcom i o dziwo, ta łapówka spowodowała, że przyznano tej rodzinie status Mischlingów, czyli mieszkańców, którzy mogli funkcjonować. Chyba rodzina przeżyła, ale brat, czyli Paul Wittgenstein, no, że tak powiem, po tym, jak puścił Niemcy, zerwał kontakty z rodziną. Także to dość dramatyczna historia. Tak, tak, ale to też musimy to trochę zrozumieć. To znaczy ten... No każdy chciał przeżyć to swoją drogę. Ten paroksyzm nazistowski trwał na kilkanaście lat. I trafił w obu przypadkach, w obu krajach, przecież w Austrii trochę krócej w ogóle, w obu krajach trafił na potężną tradycję kulturową, ale jednocześnie no, wielu ludzi miało złudzenia. No przecież tak wspaniały kulturowo naród nie może być aż tak prymitywny, prawda? Okazało się, że mógł, owszem.
Z jednej strony wymieniłeś Paula Hindemitha, mm-hmm. który też podpadł Niemcom ze względu tak. na tą Antarktykę. No właśnie, sprawę. Tak, on był zbyt progresywny. Mm-hmm. Tak, ale też to bardzo ciekawe, bo właściwie jedyny prominentny kompozytor, który przychodzi mi do głowy, to jest Karl Orff, który robi wielką karierę już wtedy, czy zaczyna robić tę karierę i on przetrwał, faktycznie pisał znakomitą muzykę. Karmina Burana to jest 35-36 tak, rok. Tak. Natomiast powiedzmy, najbardziej prominentny, eksponowany kompozytor niemiecki w doby Führera, Richard Strauss, to jest też bardzo ciekawe, jest właściwie no, takim papieżem kompozytorów, prawda? Ale większość jego arcydzieł, to są, właściwie wszystkie jego arcydzieła, to są lata przed Führerem. On już wtedy tylko odcina kupony za Führera. I jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą on wtedy komponuje, to jest hymn olimpijski w 1936 roku na Olimpiadę. A przecież potem, po upadku Führera, powstają dwa arcydzieła przejmujące, rozliczeniowe trochę, to znaczy Fearless the Leader i Metamorfozy. Fearless the Leader jest dopiero po wojnie. Tak, oczywiście, oczywiście. To już jest muzyka na gruzach, tak. Ale trzeba przyznać, że w przypadku Straussa jednak mamy nie do czynienia z kimś, to po prostu schował się w zaciszu domowym. Ach nie. Tylko dał się mianować. Ach nie, tej absolutnie, izby, tak, izby, tak. Muzycznej, absolutnie, prawda? Absolutnie. Ale też on był próżny jak diabli. Okay. I też, szczerze mówiąc, on był towarzysko zepsuty. Jego asystentem w młodości był George Zell. I George Zell wspominał, jak asystował Straussowi i za niego czasem dyrygował. Potem słynny amerykański... Tak, żył w Cleveland, tak. Właściwie zawsze podkreślał swoją austriackość. Właściwie nie było, jak ja był Węgrem. George Zell, o którym tu rozmawialiśmy, zaczynał karierę jako asystent Richarda Straussa. Jest notabene pierwsze nagranie Don Juana z 1917 roku. Formalnie prowadzi je Richard Strauss, ale tak naprawdę Zell mówił, że to jest jego. Strauss był zbyt zajęty grą w karty, żeby pojawiać się w studio nagraniowym, a on sam dyrygował. I notabene to było przezabawne, bo Zell, który miał talent naśladowczy, komiczny, pokazywał, jak Strauss dyrygował Fideliem, zerkając niekiedy na zegarek i patrząc, ile mu jeszcze zostało do sesji karcianej. I wtedy przyspieszał tempo nagle, prawda? Więc ci muzycy pytanie, musieli... Pytanie, czy ze szkodą na muzyki, czy może... Nie, zawsze było dobrze. Zawsze było dobrze, ale to Fidelia może być grany szybko, prawda? Marszowa muzyka. To... pewnych fragmentach. Tylko, że chyba w przypadku Straussa ta jego funkcja eksponowana i prominentna chyba zbyt długo nie trwała, prawda? Więc też nie można twierdzić, że był to ktoś tak dramatycznie uwikłany. Nie. Dotknęły go pewne potem nieprzyjemności, ale też nie robił nic niewłaściwego. Co więcej, każdy z nich, z tych ludzi umoczonych we współpracy z nazistami, każdy z nich miał swoje zasługi. Oczywiście nie będziemy długo czekać, by wspomnieć o Furtwängerze. To jest wielkie nazwisko i bez niego ta rozmowa nie miałaby żadnego sensu. Ale oczywiście oskarżany o współpracę czy kolaborację. Trudno nazwać kolaboracją, ale też trudno uniknąć tego oskarżenia w przypadku szefostwa takiej orkiestry jak Berlińczycy za czasów Führera. A przecież Furtwängler robił wiele, żeby ratować żydowskich muzyków. No tam jest chyba przykład wstawiania się za kapelmistrzem Szymonem... Szymon Goldberg, oczywiście polski skrzypek, który był młodziutkim szefem, koncertmistrzem, pierwsze skrzypce orkiestry berlińskiej. Tak. Potem rzecz jasna emigracja i potem, jeśli dobrze pamiętam, był jednym z twórców orkiestry izraelskiej. A ja wygrzebałem jeszcze jego epizod dość ciekawy, mianowicie on dużo koncertował po świecie. To tak, zakoncertował się, że po 41 roku znalazł się w Azji Południowo-Wschodniej i był internowany przez Japończyków do końca wojny. Tak, bywa, tak to, bywa. Tak to się porobiło. Taka wielka emigrantka też, Lili Kraus, była tam gdzieś w Azji internowana wojennie i miała nawet dość nieprzyjemny czas wtedy. Natomiast właśnie w przypadku Furtwängera, jak rozumiem, no,
wybitny dyrygent, który no, piastował no, to stanowisko szefa berlińczyków, chociaż chyba został też przejściowo usunięty za ten właśnie, za to wstawianie się za żydowskimi muzykami. Ja nie znam tego epizodu, ale tak czy owak no, jego pozycja była potężna. Znaczy, faktem jest, że miał trochę pecha. Mianowicie do dzisiaj przetrwało pewne nagranie 1942 roku, urodziny Hitlera, a on dyryguje w tym momencie ku czci Hitlera. Tak, niestety on ten jeden raz nie mógł odmówić. Odmawiał wiele razy. Nigdy nie prowadził koncertów urodzinowych Führera. Ten jeden raz Diabli na Dali prowadził. Tam było jakieś płomienne wystąpienie doktora Goebbelsa, który rozpalił publiczność równie jak Furtwängler, prawda, tą dziewiątą. Ale oczywiście pokazano te wszystkie swastyki i pokazano wielkiego mistrza batuty, jak macha przed orkiestrą, prawda, która to orkiestra na cześć przecież nie Beethovena, a Führera wtedy gra. Natomiast rozumiem, że to raczej postać taka dość dramatycznie tragiczna, ale niekoniecznie obciążona czymś wyjątkowo negatywnym. Nie, absolutnie. Znaczy, to nie była kanalia. Jest dyrygent niemiecki, który, no, można powiedzieć, był kanalią. Ciekawe jestem, kogo wymienisz tutaj. Franz Konwiczny. A, ciekawe, bo ja taki później kariera NRD-owska, bardzo wybitna. Przecież szef orkiestry Gewandhausu po wojnie. To on wprowadził pierwszy. Drzeńskiego, tak? Gewandhaus Orchestra Leipzig. To on wprowadził nazistów na scenę operową przed wojną. Było wykonanie jeszcze przed zdobyciem władzy przez Führera, ale już wtedy, kiedy oni byli mocni. On wprowadził kostiumy nazistowskie ze swastykami do Fidelia. I nie było żadnej denacyfikacji w jego przypadku. Po wojnie został w NRD-ówku szefem poważnej orkiestry. No, pił na umór, wtedy jego nazywali Franz Kon Whisky, bo po prostu no, pił nieumiarkowanie. I z tego zmarł szybko. Ale ja rozumiem, że koledzy w NRD poszukiwali wybitnej postaci, której mogli... Tak, ale to jest mały przykład, jakby łatwo było w NRD zataić coś, co jednak było pamiętane. To nie tak łatwo było wyprzeć z pamięci te kostiumy, prawda, nazistowskie i jego zaangażowanie. Ale jeżeli się miało ochronę władz, to można było nieźle funkcjonować, bo takim przeciwieństwem trochę tutaj pewnych problemów, to wydaje mi się, że Karl Böhm. To znaczy, z jednej strony jest to facet absolutnie uwikłany w nazizm, bo on chyba był kimś, kto wykonywał ten słynny hymn Horsta Wessela, kiedy Niemcy wkraczali do Wiednia, prawda? To niestety jest możliwe, ja nie znam tego, nie potrafię potwierdzić. Właśnie gdzieś wyszukałem, że niestety się tym też popisał. Był absolutnym nazistą, a po wojnie dawał mu szansę objąć ponownie w Wiedniu orkiestrę operową, ale jak został tym szefem, to skończyło się na jakimś bojkocie towarzyskim, to w Wiedniu, gdzie, mówmy się, stosunek do nazistów nie był wyjątkowo ekstremalny. Oni byli niesłychanie fałszywi, trzeba powiedzieć. To jest ten słynny dowcip o Austriakach. Ja nie powinienem tu opowiadać etnicznych dowcipów, ale to jest naród wyjątkowo zdolny, bo wmówił światu, że Beethoven był Austriakiem, a Führer Niemcem. No, coś w tym jest. Natomiast jest inny epizod bardzo ciekawy z orkiestrą wiedeńską, mianowicie pokazujący głębokie uwikłanie w ludzi systemu. Twórca Hitlerjugend, Baldur von Schirach, skazany po wojnie na 20 lat, zbrodniarz wojenny, on otrzymał od orkiestry, jak był jeszcze gauleiterem Wiednia, taki sygnet honorowy za zasługi dla orkiestry. I otóż ten sygnet gdzieś tam został skonfiskowany, zniknął. I jak Schirach wyszedł z więzienia, orkiestra dyskretnie wręczyła mu replikę. To jest mały epizod, prawda, bardzo mało znana historia. Znaczący. Ale znaczący, oczywiście. Bo jak mówisz orkiestra, to nie jakieś dwóch... Nie, oczywiście, muzyków, zwłaszcza wiedeńska. Tylko koledzy się zwłaszcza wiedeńska, zabrali, zwłaszcza wiedeńska, tak. O ile Berlińczyków, ja jestem w stanie trochę rozumieć, chociaż tam skala nazistowskiej sympatii była mniejsza dużo. Właściwie kiedyś nawet zrobiłem taką statystykę w oparciu o film dokumentalny, który powstał o orkiestrze berlińskiej i o czasach Führera. Niewielu muzyków sympatyzowało z orkiestry berlińskiej, czy było wprost nazistami. Trochę było, ale niewielu. A ta orkiestra zawdzięczała III Rzeszy wiele, bo za jej czasów, za III Rzeszy czasów, dostała status orkiestry państwowej. Czyli nie musiała się martwić o pieniądze. No właśnie. Podstawowe zmartwienie. To chyba jest wyjątkowa orkiestra do tej pory, bo z tego co kojarzę, to na przykład szefa tejże orkiestry wybiera sama orkiestra. Tak, demokratycznie wybiera sama orkiestra, tak.
tak, tak. Potem czasami Berlińczycy nie są do końca zadowoleni z tego wyboru. Nigdy nie są zadowoleni, ale nigdy nie są zadowoleni, ale akurat do tej pory to Simon Rattle był chyba najmniej, jakby to być najbardziej przeciętnym z wyborów. Wszystkie inne wcześniej. Oczywiście no, Karajan był zupełnie okropny, ale... Zaraz do niego przyjdziemy, bo tutaj należy mu się takie dość, moim zdaniem, szczególne miejsce. Bo też chciałbym poznać twój pogląd na temat właśnie Karajana, bo oczywiście rozumiem, że Karajan po wojnie opowiadał, że z nazistami miał niewiele nic wspólnego. Być może sprzedawał się jako koniunkturalista, ale wyłapałem ciekawą rzecz. No. Otóż oczywiście Karajan wstąpił do NSDAP, ale gdzie i kiedy? 33 rok wcześniej. W Salzburgu. Wcześniej. Więc gdzieś tam siedząc w Austrii, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy Austria stanie się fragmentem III Rzeszy, młody von Karajan wstępuje do partii nazistowskiej, potem się tam gdzieś przenosi do Niemiec. Tak. No, przepraszam bardzo, ale to już może się nie jest wtedy nazistą pierwszej godziny, ale już w drugiej, trzeciej tak. No tak, no tak, tak, tak. Jego zaangażowanie jest wczesne oczywiście i on też był okropnym etnicznie szowinistą. To jest ta anegdota o jego spotkaniu z Richterem, który mu mówił, Światosławem, że jest Niemcem, na co Karajan odpowiadał, so ich bin Chinese. Że on jest Chińczykiem. To no, brzydkie to było. Ja dokopałem się jeszcze takiego fragmentu jego listu ze swoich rodziców. Właśnie w 1934 roku on mógł objąć batutę w drugiej, no mniej znaczącej operze wiedeńskiej, ale tam jest taka druga opera. Tak. No to w tym momencie odpisał tym swoim rodzicom, nawet nie chodzi o to, że to jest oczywiście orkiestra drugiej rangi, a on ma trochę większe ambicje, ale też dorzucił, tam jest za dużo Palestyny. A możliwe, możliwe. Może taki tekst, 34 rok. Och, tego typu teksty są możliwe nawet i dziś, o dziwo. Jakiś czas temu ogłoszono, że Daniel Barenboim rezygnuje z szefostwa opery berlińskiej i żart publiczny Christiana Tillemana, że to jest koniec epoki żydowskiej, panowania żydowskiego w Berlinie. On oczywiście żartował, ale na litość boską tego typu żarty w Niemczech nie są żartami. Nie, nie. Na sferach dzisiaj nie żartuje. Można powiedzieć kawał o Polakach, ale o Żydach. Z tego nie. To jest zbyt duże obciążenie. Można stracić wtedy karierę. On nie stracił kariery, nawet dyrygował w tym roku koncertem noworocznym w Wiedniu, ale zostało to zapamiętane. A właśnie co do Karajana, jak on się zachowywał w czasie tych nazistowskich czasów? Nic mi nie wiadomo o czymkolwiek świńskim, co by robił, ale też to był gorliwcem korzystającym z okazji. I po wojnie, co ciekawe, i jego, i Furtwängler'a dotknęła ta denacyfikacja. I przecież po wojnie Furtwängler stracił posadę szefa Berlińczyków, a tę posadę na kilka lat objął, mało kto o tym pamięta, Sergiu Celibidache, młody. Aha. Młody rumuński wielki dyrygent, wtedy grający zupełnie inaczej niż późny Celibidache, którego znamy. Ten późny to jest właśnie ten powolny, niesłychanie taki pełen ekstazy dyrygent, czyli tak wtedy był wulkanem energii młodym. Tak. I Furtwängler potem wrócił po paru latach na posadę. Tak, do śmierci był. Ta denacyfikacja chyba najsurowiej przebiegała nie w Niemczech. Kraj, który przeprowadził najostrzejszą czystkę i rozliczenie, to była Holandia. Wielki holenderski dyrygent, szef orkiestry Concertgebouw amsterdamskiej, naprawdę jedno z największych dyrygentów w dziejach ludzkości, Willem Mengelberg, został zmuszony do wyjazdu z kraju, został wygnany i nigdy już nie kierował orkiestrą Concertgebouw, ani żadną inną holenderską, tylko dlatego, że ujawnił swoje nazistowskie sympatie. Coś takiego. Tak. Z kolei Kirsten Flagstad, znakomita norweska sopranistka, śpiewająca Izoldę w Tristanie, ona była żoną zdeklarowanego norweskiego faszysty. Właściwie jedyne, co ją spotkało z przykrych rzeczy, to jest odmowa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Trochę niewiele. No, niewiele, chociaż jak ktoś myślał o karierze światowej, także muzyce klasycznej. Ona już była stara. To są jej resztki, prawda? Jej ostatni występ, taki wielki, to jest u Scholtiego w Pierścieni Nibelunga w pierwszej części w Złocie Renu, kiedy ona śpiewa Afrykę. A to jest nagranie w ramach tych czterech części? Tak. To jest to wspaniałe. Tak. Okej. Okay.
Scholti notabene też jest właśnie takim bohaterem naszej rozmowy. Węgierski Żyd, prawdziwe nazwisko Stern, szczęśliwy emigrant, w porę wyjechał i on właściwie do końca życia miał jakieś bardzo lukratywne posady, był znakomitym dyrygentem, też operowym. On cytuje w swoich wspomnieniach pewien incydent dotyczący rozliczenia z historią jego własnego narodu węgierskiego. Jeśli pozwolicie, to ja zacytuję to z jego pamiętniku, bo to sobie przyniosłem. Będę od razu tłumaczył na polski. W 1995 w programie niemieckiej telewizji powiedziałem, że Węgrzy to jest niesłychanie utalentowany naród, bardziej niż Niemcy, również w zabijaniu. I dodałem, że Węgrzy byli na tyle utalentowani, że zdołali zabić około 2 milionów Żydów w okresie niewiele ponad 1 rok. Po nadaniu tej audycji otrzymałem list od węgierskiego faszysty żyjącego w Austrii, który nigdy nie wyraził skruchy, który skrytykował mnie za donoszenie na własną ojczyznę. Skąd my to znamy, prawda? I niezwykle mocne zawyżenie liczby zabitych Żydów. Sprawdziłem to i okazało się, że faktycznie podałem mylną liczbę. Oficjalna liczba zabitych węgierskich Żydów w czasie ostatniego roku wojny to jest około 600 tysięcy. Napisałem do niego odpowiedź, przepraszając za podanie błędnej liczby, ale zauważając też, że ponieważ morderstwo jest zbrodnią straszną, to 600 tysięcy morderstw konstytuuje zbrodnię o niebywałej skali wielkości. Nigdy do mnie więcej nie napisał. To jest Georg Scholti, prawda? Chyba pan jest ulubieńcem dzisiejszych, a w ogóle, że tak powiem... On teraz dawno nie żyje, prawda? Ale to był świetny dyrygent. On był notabene potem bardzo znany jako szef orkiestry w Chicago długie lata, ale też stworzył wspaniałe nagrania w Londynie operowe. Tam trochę załaził za skórę Klemperer'owi, który promował różne znakomite śpiewaczki, u których Scholti stwierdzał, że one nie mają seksapilu. Powiedzmy Margaret Price. No, jakby ona miała cudowny głos, moim zdaniem, w operze to się liczy. Tak. Ja przyznam się, że miałem przyjemność obserwować go, jak dyrygował. Bo jedno z ja to pamiętam, opowiadałaś mi, tak, w Berlinie, wykonanie Misa Solemnis. Dokładnie, ale miałem siedzenie z tyłu z orkiestrą. To było miejsce, więc widziałem go z przodu. O, tak. No, miałem wrażenie, że tą orkiestrą dyryguje Mefistofeles. Tak, taki mały diabełek energiczny, tak, tak. No, on miał inny słynny występ i to w niesławnym towarzystwie. Legendarny wiedeński kardynał Gröhr. Potem, prawda, też z legendarnym wynikiem pedofilskim. W 200-lecie śmierci Mozarta dyrygował w katedrze w Wiedniu mszą. Przepraszam, odprawiał katedrę w Wiedniu mszą, którą tą mszą dyrygował Scholti. No więc panowie się spotkali, idący ceremonialnie Gröhr czekał na jakiś skłon Scholtiego. Scholti faktycznie skłonił głowę. No i panowie nagrali wtedy to przedstawienie, prawda? Jakby to powiedzieć, trudno było odmówić. No trudno było odmówić, tak. Zwłaszcza, że wtedy jeszcze nie było za wiele. Tak. A powiedzmy, jaką muzykę naziści zakazali? Jeśli mogę już tak... Oczywiście. Kto był zakazany? Przede wszystkim Żydzi. Czyli z niemieckich kompozytorów tak naprawdę Mendelssohn. Plus pewne rzeczy, jeśli chodzi o teksty do muzyki. Na przykład sporo pieśni Schuberta jest do słów Haynego. I tak samo Schumana. To nie były rzeczy, ale też czasem zakazywano, czasem nie zakazywano. To nie było tak, że nie można było w ogóle. No powiedzmy, no Mendelssohn musiał zniknąć oczywiście. Na pewno muzyka dwudziestowieczna była bardzo starannie dobierana i tutaj ci wiedeńscy, wielcy kompozytorzy, oni byli zakazani. Znaczy Schönberg, Berg, Webern. Z całą pewnością radzieccy kompozytorzy nie byli promowani, to znaczy na pewno nie grano Prokofiewa i na pewno jeszcze bardziej nie grano Szostakowicza.
jeszcze mniej grano, prawda? Natomiast grano Strawińskiego, który był białym emigrantem. A, no tak, okej. Okay. W momencie karty miał czystą z ich tak, punktu widzenia. Tak, tak. Grano Strawińskiego. Ale rozumiem, że Chopin do wybuchu II wojny światowej... Z Chopinem nie mieli problemu. Nie mieli problemu. Nie, nie. Ale w czasie wojny chyba ten Chopin... Mieli problem z Chopinem, jak grali go Polacy. To było problemem. Natomiast jak oni grali, nie. Oni Francuzów mogli grać. Przecież największy niemiecki pianista grający muzykę francuską wspaniale, Walter Gieseking, nigdy nie emigrował, prawda? On był znanym mistrzem muzyki francuskiej. Znaczy pochodził chyba gdzieś tam z Alzacji, czy z tych okolic. To najlepsze wykonania, moim zdaniem, Ravela, czy Debussy'ego, są jego. Ale wracając jeszcze do tego Chopina, bo ja rozumiem, że problem był z tym, jakby to wykonywali Polacy, ale to raczej w czasie wojny. Tak, no bo to jest ten ładunek patriotyczny, mówię, prawda? Jest jeden taki film, sorry, że schodzę z muzyki klasycznej do tego obszaru popularnych filmów, ale jest jeden taki film, o którym niedawno dowiedziałem się, że był ulubionym filmem Hitlera. O. Tylko w tym ulubionym filmie Hitlera jest pełno muzyki o rodowodzie jak najbardziej polskim, bo sam tytuł filmu brzmiał Mazurka. Mazurka, no proszę, to nic o tym nie wiem. No, to jest nie wszystko, bo tam jest oczywiście główna postać, grana przez pewną kobietę, co do której, nazwijmy to, kariery, my Polacy kojarzymy ją oczywiście, ale z jej epizodem amerykańskim. No, chodzi o Pola Negri. Oczywiście. Bo w naszym potocznym pamiętaniu tej postaci... Czyli Apolonie Chałupiec. Dokładnie tak. Nam się wydaje, że jej kariera filmowa skończyła się w momencie, kiedy weszło kino dźwiękowe. Wyeliminowano ją, bo jej niski głos nie pasował Amerykanom. A potem, jak ktoś skojarzył, to, że była bogata, bo gdzieś tam potrafiła dorobić się pieniędzy w Ameryce. Ale w międzyczasie ona wróciła do Europy. W Austrii i w Niemczech nagrywała filmy do 1938 roku. No. Do dzisiaj jest w Niemczech rozpoznawana. Ciekawe. A film Mazurka, zresztą bardzo taki feministyczny film. Mm-hmm. Tak na marginesie. No, oczywiście te polskie fascynacje, to jest w ogóle ten świat paradoksów. Piłsudski był bardzo wielbiony przez Führera i przez Goebbelsa. Jak Führer składa wizytę w zajętej Warszawie, natychmiast jedzie do Belwederu złożyć hołd cieniom Piłsudskiego. Ale chyba na Wawel już nie pojechał, prawda? Chociaż chyba generałowie tam składali. Tam składali, tam Frank chodził, prawda? Ale tu w Belwederze Führer składa wizytę i tam Piłsudski jest najwyraźniej otoczony pewną czcią, tak. No, bo tak z punktu widzenia Hitlera, to oczywiście nacja zwana Polacy nie nadawała się do tego, żeby być nacją niezależnym, dlatego ten Piłsudski był niemalże dla niego übermenschem, który, że tak powiem, samodzielnie odbudował to państwo. No tak, on to widział, tak. Tak, no bo gdzie indziej, jak samodzielnie odbudowywali, jak Mannerheim, no to mieli niemieckie nazwisko. Przynajmniej Piłsudski trudno uznać, żeby miał niemieckie nazwisko. Tak, prawda. No. Tu się nie dało naciągnąć żadnej metryki. A jeszcze do tej chałupie zwracając, to mówimy znowu o tej lżejszej muzie, ale jest pewna pieśń. Nazywa się Tango Notturno. Ja nie będę oczywiście śpiewał, bo nie mam głosu. O, mam nadzieję. Ja z tych samych powodów nie będę tańczył. Oszczędźmy, ale to jest naprawdę bardzo znane tango. Tak samo jak Tango Milonga. Kojarzymy oczywiście z polskim kompozytorem, ale drugie tango wtedy najbardziej znane to Tango Notturno. Tylko w Polsce, jeżeli się pamięta to Tango Notturno, to wykonanie Wery Gram. Ale to nie ona wykonywała pierwsze, tylko właśnie Apolonia Chałupiec w filmie niemieckim. Także kolejny taki ciekawy wątek. Bardzo ciekawe. Tyle, że jej kariera ucięta została w 1938 roku, bo niestety ona postanowiła parę razy się dość mocno wypowiedzieć o tym, co się dzieje w Niemczech. No i oczywiście w tym momencie sympatie Hitlera do niej się osłabły, tak. I tutaj nawet już tego wątku jakiegoś tam pochodzenia żydowskiego nie trzeba było wyciągać, zresztą go nie było. Tak. W każdym razie ona skończyła karierę, powiedziała dziękuję, mimo tego, że była prawdziwą gwiazdą UFY w latach 30. Podobnie zresztą jak Kiepura ze swoją żoną. No Kiepura był, szczerze mówiąc, śpiewakiem dość trywialnym. Znaczy on, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, był śpiewakiem raczej operetkowym niż operowym. Tak, raczej lżejszy gatunek, tak. No, ale to też jest część niemieckiej kultury popularnej, prawda? Oczywiście. I to dzięki temu on tam trafił ładnie. Ostatecznie to śpiewacy wagnerowscy, powiedzmy, znajdowali posłuch i tak w dużej części społeczeństwa niemieckiego, ale opera nie jest wyborem większości. Wspominałeś oczywiście o tym, że niektórzy prominentni wykonawcy musieli się skonfrontować z procesem denazyfikacji, chociaż chyba te kary długo nie trwały, prawda, w przypadku Furtwängera i Karajana. Kilka lat i to... Natomiast pytanie, czy po wojnie było jakichś, nie wiem, pomysłów na to, żeby może, nie wiem,
spojrzeć krytycznie na spuściznę muzyczną, czy zostawiono na szczęście to w spokoju, dzięki temu wszyscy Wagnera słuchamy do dzisiaj, tak? No, Wagner był oczywiście zakazany przez długi czas w Izraelu, był kompozytorem, powiedzmy, niechcianym. A Brucknera kojarzysz? No, Brucknera chyba grano. Natomiast no, Bruckner nie miał żadnej nazistowskiej karty, w sensie no, diabli nadali, że Führer go cenił, ale szczerze mówiąc, wielu antyfaszystów też go ceniło. To Bruckner to jest taki katolicki kompozytor. Głęboko, esencyjnie. Te jego symfonie brzmią jak takie wielkie katedry gotyckie. To jest monumentalne, to jest wspaniałe, to jest notabene też dedykowane. No przecież ósma symfonia, przedostatnia, jest dedykowana Francowi Józefowi. Dziewiąta symfonia? Panu Bogu. Okej. Okay. Dziesiątej? Nie ma. Nawet dziewiąta jest nieskończona. No tak, tak. Zresztą to jest chyba jakieś takie fatum w muzyce poklasycznej, no, że większość kompozytorów kończy na tej dziewiątej. No tak, z pewnymi wyjątkami. Tak? Beethoven, no, tak. No Brahms skończył wcześniej. Aha, no tak, no, może warto powiedzieć, że szkoda. Że warto Czajkowski że... skończył wcześniej, aha, prawda? No była, tak, to była próba takiego resuscytowania siódmej Czajkowskiego, mhm, ale to nie jest przecież skończone nijak. Tak. Powiedz mi, czy ten czas nazistowski już tak kończąc, to był jednak czas, w którym, można powiedzieć, tak pozycja muzyki niemieckiej na świecie osłabła, czy raczej obronną ręką muzycy niemieckiej wcześniej ten czas? Znów i tak, i nie. Aha. Oczywiście osłabła, bo znikły kontakty, znikła wymiana. To nie jest faza, to nie jest czas internetu, kiedy można słuchać bez względu na to, gdzie się jest. Ale też potencjał orkiestrowy został, czy muzyczny został, rzecz jasna, uratowany. Co więcej, dojście nazistów do władzy dało pewną szansę generacjom niemieckich muzyków, gdyż opróżniło stanowiska. To tak zawsze jest. To jest brutalne, ale ale to taka jest rzeczywistość. Więc tutaj bym był dość ostrożny w takich wypowiedziach. Też, szczerze mówiąc, no, oni mieli szczęście, bo ten paroksyzm trwał krótko. W Związku Radzieckim to trwało znacznie dłużej i zostawiło o wiele silniejszy imprint. Plus mieli ci najwybitniejsi to szczęście, że nie zostali wystawieni na ryzyko utraty życia z tego chociażby powodu, że Hitler wciągnął ich na tak zwaną listę. Tak, tak. Listę, oni to mówią Gottes Gnade listę, tak, czyli taka lista ułaskawiony przez Boga. Czyli tak, nie musieli, że tak powiem... Muzyków z Bożej łaski, nazwijmy to. Dokładnie tak. Nie musieli, z Bożej łaski, nie musieli ryzykować życiem. Tak, tak. Dzięki tak temu przetrwali. No, tak. Jakby akurat tutaj no, trzeba powiedzieć dobrze, no bo co z tego, że Bauhaus, ulubiony pianista Führera ponoć, Klemperer jak się z nim witał po wojnie, pytał zwykle, czy to prawda, że był pan ulubionym pianistą Führera? To oczywiście zawsze był okropny. Ale, tak. Można powiedzieć, powody były do tego, że on robił złośliwości. Znakomity pianista, no cóż. Mhm. Ale tak czy owak, co by zdała jego śmierć, prawda? Nic by nie zmieniła. Natomiast no, dla kulturowego dziedzictwa trochę by zmieniło, gdyby on jednak zginął. No i po wojnie, powiedzmy sobie szczerze, te najważniejsze orkiestry otworzyły się na muzyków zagranicznych, także tutaj. No tak. Powoli, powoli, nie tak szybko. Nie tak szybko. Wiedeńska orkiestra bardzo długo nie tolerowała ani zagranicznych, ani kobiet. Z czego to się brało? Z tradycji takiej jakiejś konserwatywnej. No to będę, tu się zdziwisz, ale orkiestra, która jako ostatnia w Europie dopuściła kobiety, nie jest austriacka. Filharmonia Praska. Filharmonia Praska. Tak, ja byłem absolutnie zdziwiony. To jeszcze po Wiedeńskiej dopiero kobiety zaczęły grać. Tak. Okay. A co do tego konserwatywnego rysu, ja nie wiem, dzisiaj to by chyba wyglądało trochę inaczej, ale wystarczy popatrzeć, jak dyrygował Karajan i jak powstawały jego rejestracje. Właśnie dlatego go nie cierpię. Wystarczy popatrzeć. Ta orkiestra usadzona zupełnie jak w cyrku jakimś. Nie w naturalnym usadzeniu orkiestrowym. I oczywiście światło na jednego wielkiego demiurga.
prawda? I on tam ten świat tworzy. No to dzisiaj wygląda na błazeńskie po prostu i to się nie da oglądać. I potem ja rozumiem, że jak przyszedł po jego śmierci Claudio Abbado, to oni odczytali to jako rodzaj świeżego powietrza, że ta orkiestra została i odmłodzona, i jakoś naturalnie po ludzku zmieniły się stosunki tam. No zresztą już powiedzmy sobie szczerze, lata 70., 80., 90. to już jest jednak czas liberalizacji. No tak, ale też no właśnie dlatego ten Karajan wyglądał tam zupełnie kuriozalnie już wtedy. To nie jest dyrygent, którego da się zdyskwalifikować od tak, ale właśnie to są w nim te obrzydliwe, zupełnie nie do przyjęcia rzeczy. Szczerze mówiąc, u Furtwänglera tego nigdy nie było. Furtwängler był, jakby to właśnie, no, absolutnie metafizycznym muzykiem. I notabene precyzja gestów była absolutnie ostatnia rzecz z jego strony. On dyrygował trochę jak marionetka, taka na sznurkach. Zupełnie bez żadnej precyzji. Jak oni łapali, to nie mam pojęcia, ale są niebywałe anegdoty, czyli historie, i to zupełnie poważnie zapamiętane, kiedy na przykład oni mieli próbę orkiestry, Berlińczycy, i nagle zaczęli grać zupełnie inaczej. Jakby Duch Święty na nich wstąpił, jakby to katolicy ujęli. I co się okazało, Furtwängler pojawił się w drzwiach. Oni nawet nie zauważyli jego obecności. Jest jakiś magiczny wpływ, prawda? Pachnie to naprawdę. No tak, ale to są fakty. To są fakty. To jest trudno jakby z tym. Z tego nie ma co dworować. Tak, 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 absolutnie. Mówię to zupełnie poważnie. No Furtwängler to był wielki dyrygent. To bez dwóch zdań. Ja nigdy nie miałem tego przekonania co do Karajana. On stworzył wielkie rzeczy. Pewne nagrania Karajana są znakomite. No, na przykład dla mnie Falstaff w jego wykonaniu, i to dwukrotnie, to jest mistrzostwo świata. Pierwsze to jest to nagranie ze Schwarzkopf i wczesne, a drugie to jest sam bardzo późne nagranie, gdzie Christa Ludwig śpiewa Miss Quickly i Giuseppe Taddei śpiewa Falstaffa. To jest salzburskie wykonanie z końca życia, wspaniałe. Dobrze. Dziękuję za rozmowę w takim razie. Nie, przyjemność po mojej stronie. Robert, i bardzo się cieszę, że mogłem z tobą też przed kamerą o tym porozmawiać. No tak, nawiązałem do starych dobrych czasów. Tak, dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast, oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee/historiabezkitu. Bądźcie z nami.